Hej, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest to dopiero chyba czwarty odcineczek. W zeszłym tygodniu nie było Minecrafta. No bo nie było, tak. Nie było, bo mi się nie chciało. Tylko zerknę sobie, czy on tutaj mam, dobra. I zaszły u nas pewne zmiany. Mianowicie wybudowałam sobie małe pięterko, tak? Takie malutkie. To już bez żadnego projektu, po prostu sama sobie z własną inicjatywą wyszłam i powstała właśnie taka sypialnia na piętrze. Tutaj widzę, że liany mi się rozrastają nie tam, gdzie trzeba. Ale to się tam przyjmował. Tak, mamy wyjście na taras. Proszę bardzo, możemy nawet sobie pod dachu pochodzić, jakbyśmy chcieli. I właśnie liany porozsadzałam nam na tych białych takich częściach, żeby to fajnie wyglądało. O, czekam. Jak możecie sobie on tutaj zobaczyć. No i tak, mieszkamy z krowami, ponieważ zbieramy na razie skóry, a ja nie mam zagrody jeszcze, czym może się zajmiemy właśnie dzisiaj, żeby one mi się nie szwendały tak po tym świecie. Więc tak się teraz prezentuje domek. Zejdźmy na dół, bo to tutaj go widać. Proszę bardzo. Krowy. Myślę, że dobrze to wygląda z tym piętrem na górze. Proszę bardzo. Pokażę z każdej strony. Myślę, że wygląda to spoko. Mimo, że tego nie było w oryginalnym projekcie. No tylko, że troszkę mi tutaj te liany zarastają cały dom. Ale myślę, że to ma swój klimat, mi się nawet podoba, powiem szczerze. I tak na dole jeszcze wam pokażę. Bo tutaj zniknęły te pomieszczenia, pojawiły się schody. Jeszcze nie mam pomysłu, jak urządzić ten dół, dlatego myślę, że to się będzie powoli zmieniało. Usunęłam tutaj tą kuchnię i te ściany. Jak to teraz właśnie się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja tam jestem zadowolona. Takie mieszkanko wystarczy. I co jeszcze się pojawiło? Myślę, że tutaj zrobię jakieś chyba zejście do magazynu, ale tymczasem magazyn mamy tutaj. A właściwie zejście do niego tutaj mamy. Już zaczęłam go nawet tworzyć, więc wam pokażę, co tam. No, halo, właśnie. Dobrze. Tutaj wchodzimy sobie i on wygląda w ten sposób. Proszę bardzo. Oto nasz magazyn. I limitujący crafting, tak. Tutaj mamy zejście do kopalni, tak. W sumie to chyba do tego kanionu. Zejście jest i skanione jakieś poprawiłam tam kopalnie. Jeszcze nie jest zrobione, więc nie będziemy tam schodzić, nie będę pokazywać, w każdym razie tak. Tutaj, gdzie to jest? Tutaj była zgadza, tutaj. Tak, tam pewnie zrobię jakieś wejście i właśnie będzie enchanting. I inne takie bariery, pewnie też gdzieś portal tam z tyłu. Jeszcze na razie tego nie ma. Chodźmy do góry. Dalej tu krowa wlezie. Halo, krowa i co jest tam? Dobrze. No i cóż, myślę, że dzisiaj się zajmiemy takimi sprawami budowlanymi. Bym poprawiła tutaj ogrodzenie dookoła domu oraz chyba zrobię ogrodzenie dla nie dla kur, tylko dla krów, żeby mi nie łaziły tutaj. Bo to jest moje miejsce, tak? Halo. Czy mi się wydaje, czy to jest woda nierówno? Trochę jest nierówno, co? Dobrze. Zlecimy na dół do magazynu, bo widzę, że jestem pusta w środku. Musimy jakieś narzędzia, no, tylko teraz ja pamiętam, gdzie ja to wszystko pochowałam. Chyba tu w pierwszych skrzynkach, tak jest. Co ja potrzebuję? No weźmy tą wodę, to sobie zalejemy. Chciałabym właśnie ciemny płot zrobić sobie i zagrody również. To pewnie potrzebujemy żelazo na siekierkę. Kilof mamy, weźmy go sobie na wszelki wypadek. Bo potrzebujemy ściąć drewno na płot i zagrody. To może zróbmy na wszelki wypadek dwie siekierki. Bo wiecie, żelazo to nie jest żaden mocny... O, widzicie, mamy też lapis. Lapis? Tak, lazuryt. Bo kopałam. Kopałam, bo potrzebowałam żelaza, więc kopałam. Poczekajcie, zegarek sobie wezmę. Zaraz tutaj poogarniamy fajnie. Mój diamentowy kilo po wykończeniu. Co ja z tego jeszcze potrzebuję? Chyba już nic. Mamy też już papier na książki, ale jeszcze chyba za mało, żeby mogła zrobić sobie ten cały enchanting. Bepsztyk. On jest upieczony? Chyba tak, to weźmiemy, żeby sobie zjeść. Chlebków troszkę mamy też. Co ja potrzebuję jeszcze? Chyba wszystko. Wziąłbym na żeby wypadek trochę ziemi, bo może się przydać. I tyle mi się wydaje. Że gapię się w tej gapie. Nie widzę nic. O, tutaj właśnie mam wyweteczkę, już powoli się szykuje wszystko. Nawet zrobiłam tą, wiecie, tą książkę do enchantowania, tylko chyba jest na górze w skrzynce.
Czy łóżko nam będzie potrzebne? Raczej nie, ale wezmę na wszelki wypadek. Dobra. Chciałam jeszcze crafting, ale widzę, że tutaj craftinga zrobionego nie mam. Bo będzie mi potrzebne, żeby zrobić podki, a nie chcę latać w tej z powrotem. Więc chyba sobie... A gdzie miecz mam? Halo. O, jest. Mieczek. Ja jestem po prostu ślepa. Jestem ślepa jak nic. Halo. Dobra. Nieważne. Weźmiemy ten crafting na razie. On tak tutaj lewituje, więc... Tak, wyrzuć siekierę. Boże mój, Boże mój. Do góry, do góry. Do góry łapiemy chmury, tak. Tak super, les to jeszcze super. Ja mam jakąś furtkę tutaj. I od czego zaczniemy? Chyba zaczniemy od ścinania drzew. To będzie fascynujące, wiem. Ja wiem. Bardzo fascynujące. Pewnie słyszeliście, że dostałam SMS-a, przepraszam. Za wszelkie zakłócenia, wibracje i te sprawy. Zetniemy sobie troszkę. W sumie mogłam to zrobić przed nagraniem, ale to nie nic, najwyżej się wytnie. W montażu, także no. Damy radę. Niestety Minecraft jest taką grą po prostu i myślę, że każdy, kto ogląda i lubi oglądać Minecrafta, wie, czego ma się spodziewać, że tutaj nie będzie żadnych, no nie wiem, ekscytujących sytuacji, no bo przecież, no, tutaj jest przeważnie samo budowanie, kopanie, no i ewentualne podróżowanie po świecie. Jeszcze później, za jakiś czas sobie zrobię takie większe składisko, że tak powiem. Składisko, Boże, jakich ja w ogóle słów używam i co one znaczą, bo ja nie wiem. Mam na myśli, że zrobię sobie las. Taki prywatny, mój własny, blisko domu, żebym mogła sobie w każdej chwili... ścinać drzewka, które potrzebuję. Mamy na razie w sumie 4 rodzaje drzew, to są brzozy, dęby, świerki i te ciemne dęby. Jeszcze potrzebuję akacji i dżunglowych drzew. No to czy podróże przed nami, wiadomo. Nie obejdzie się bez podróżowania po świecie Minecraftowym. Dobrze. O, i tutaj przy okazji nam pokażę, już mamy tutaj stół do zaklęć i 4 diamenty. Mi się dostały. Hihi. Mam coś w tym? Nie. Teraz zejdziemy. Chociaż w sumie nie potrzebujemy chyba więcej drewna. Zobaczmy. Cześć, krową. Dobrze. Tutaj zrobimy deseczki. Bo mogłam zajść do tego magazynu po patyki, bo mi szkoda ciągle robić patyki, jak mam tam w magazynie. Zrobimy sobie ciemne płotki i... chyba tyle. Tak. Zrobimy jeszcze jedną siekierkę. Gdzie miałam patyki? Są tutaj patyki. Weźmy jeszcze troszkę węgla, to zrobimy trochę więcej pochodni. Gdzie ten crafting zacny mój? Ustawiam go na górze, świetnie. Jestem tak bardzo zorganizowanym człowiekiem w tej grze. Świetnie po prostu. Dobra, krowy, przestańcie muczeć, idziemy do roboty. Zaraz wam zrobię ogrodzenie. Zbierzemy jeszcze tylko pszenicę, którą też swoją drogą przydałoby się ogrodzić w końcu. Zrobię tutaj, żeby było ładnie, bo nie wygląda to jakoś super. Zróbmy zagrodę krową. Tylko tak, nie wiem gdzie. Oto jest pytanie. Nie chcę zbyt blisko mieć tych krów, ani też zbyt daleko, żeby mi znowu... Co to jest? Aha! To jest od naszego magazynu, wiecie? Chodźmy znaleźć miejsce na krowy. Tu mam wejście. Myślę, że tutaj jeszcze pociągnę płot. Może gdzieś tutaj tą zagrodę zrobię? Kurczę. Albo z tyłu. Może tutaj gdzieś? Aha, nie mam łopaty. I... no dobra, zrównamy teren. Albo raczej ja sobie go zrównam i pewnie wrócę do was, jak już będzie zrównany. Albo nie, bo ja zapomnę wyciąć ten fragment, no już. Kurczę, nie chcę mi się aż tyle tego kopać.
wcześniej, dlatego dobrze zrobiłam te dwie łopaty. I tak tu. No to kwiatek, jak myślałam, że mi tam stoi takie dużo rodziny. Dobra. Tutaj jeszcze tak rodziny. Chyba myślę, że na razie nam styknie, co? Zbieramy troszkę tego liftu. Tutaj jedynie bym troszeczkę tylko, może tak dokąd, to zrównała. Żeby nie było tak blisko tego budynku. Dobra, mamy mniej więcej ten teren zrównany, można coś już tutaj robić. Więc weźmy sobie teraz płotki i zrobimy taką dużą zagrodę. I myślę, że w tej zagrodzie umieścimy na razie wszystkie zwierzątka naraz. Teraz muszę zobaczyć, odkąd to ciągnąć. Dobra, myślę, że odtąd mogę spokojnie. Oświetlimy. Co drugi dawać, ale nie zawsze mi to równo wychodzi. Też macie tak, że musicie mieć wszystko symetrycznie. Ja naprawdę mam wioła w tym punkcie. O, ale mi się tutaj udało akurat, że wyszło równo. Oj, cholerka. No zdecydowanie nie tak to miało być. Zapomniałam, że trzymam motykę tym, a ja chciałam tutaj właśnie postawić pochodnie. Żeby mieli tutaj bardzo, 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 bardzo jaśniutko. I dobra. Na razie nam styknie. Stawimy jeszcze furteczkę, żebyśmy mogli te kurki. Co ja mam z tymi kurami dzisiaj? Krowy. Żebyśmy te krowy mogli dzisiaj przenieść. Proszę bardzo. No, wiedziałam. Dobra, zostawmy otwarte, bo zaraz będziemy je przenosić. Zróbmy je takie o walizce. Nie wiem, chyba z tej strony będzie łatwiej, nie? I tak ten płot muszę rozwalić, bo dlatego zmieniała. Linek nie mam, więc męczymy się ze zbóżkiem. No. Come on, baby. Zapraszam. Zobacz. Tu ci się będzie lepiej żyło. Chodź tutaj na sam koniec, żebyś mi zaraz nie zmiała. Muszę to zamknąć, żeby nie uciekła. Ja może zjem sobie mięsko. Idziemy po następne. Tutaj będzie ciężej, bo tu jest jej gromada cała. Tamte idą? Nie, one nie są najgasowane. Będziemy po kolei. Zapraszam. Zapraszam, nim się ściemni, moje drogie. Moje drogie panie. Wyższy czas iść na swój. Tylko się nie zblokujcie tutaj, proszę was. Zapraszam. Tutaj jestem. Koleżanko, a ty co? Coś ci chyba pomyliło. Nie uciekła żadna. Aż dziwne. Biegniemy. Moje drogie krowy. Chodźcie. Zapraszam, panie. Wiem, że ich mam dużo. I myślę, że te przeniosę, a resztę podbijam. Bo i tak... Gdzie ja wchodzę? Bo i tak... zaraz je rozmnożymy i znowu będzie ich jeszcze więcej. Więc tak. Już. Gdzie mi tutaj się ładujecie? Tutaj jestem. Proszę bardzo. Proszę bardzo, smacznego. Chodźcie tutaj. Chodź. Ty. Chodź.
taka kolej rzeczy. Halo, krowo! Patrzcie, patrzcie. Ucieka. Będzie jedzonko i będzie mięsko i skóry właśnie tutaj nie. Dwa w jednym. Bo właśnie to jest nam potrzebne. Jeszcze potrzebujemy sprowadzić świnki, ale świnek raczej nie sprowadzę bez linki albo marchewki, więc... No. Idziemy spać. Myślę, że zostawię to pole tutaj. Jedyne co zrobię to... Na razie poniszczę te trzciny cukrowe. Żeby ładnie sobie to pole wyrównać. Też ogrodzić. Także dzisiaj totalny odcinek z farmingu. Tak, to powiem. Farming. Farming z grybkami. Dobra. A i teraz tak, łopatka. Halo. Jak zwykle jestem nieprzygotowana. Po co mnie to jest? Dobra. To się może przydać. I może się przydać również to, więc chwilę. Na razie. Pa, pa. Ten piach. Dokąd zrobimy? Dotąd. Na to mogę zostawić, a? Pięknie. A tu dokąd? Jeszcze dalej? Jeszcze dalej tu mi drzewo będzie przeszkadzało, halo. Wiaderko. Jeszcze tu, a może najpierw zróbmy tutaj. Równe pole. Tak jest. Dotąd, dotąd. Świetnie. No, będzie duże pole. Nie ma co się rozdrabniać. Pszenica zawsze się przydaje do jedzenia. Z rozmachem. A co? Czy tutaj pociągnąć jeszcze? Tutaj wyrównamy. No nie tak aż bardzo, ale... Proszę. Tak jest. No i teraz zajmiemy się rozlewaniem wody. Świnka ewidentnie potrzebuje mojej uwagi. Ona bardzo chce do mnie dołączyć, ja to po prostu widzę. Nie martw się, świnko. Niebawem będziesz moją. Wszystko w swoim czasie. Wyrównamy sobie wodę i myślę, że na tym dzisiaj skończymy nasz odcinek. Prezentuje się nasze pole na chwilę obecną. I myślę, że w tym momencie sobie już skończymy ten odcinek. Ponieważ już naprawdę, naprawdę taki i będę musiała
nie chcę tego poucinać, żeby wyszła taka długość jak zawsze i żeby was nie zanudzić przede wszystkim. Chociaż i tak dzisiaj mamy same budownicze sprawy, więc myślę, że nie jest to zbyt fascynujące. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało i że zechcecie oglądać kolejne odcinki i dawać mi jakieś rady, może jakieś nowe wyzwania, pomysły. Czekam. I ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!